Jeszcze raz bardzo dziękuję gospodarzom tego miejsca, organizatorom tego spotkania. Dziękuję naszym fundatorom, których nazwiska widzieliście Państwo w napisach tyłowych. Wiem, że są tu obecni nasi fundatorzy, ich reprezentacja jest w tej sali. I bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, obejrzeliście Państwo film, który, chciałbym na to zwrócić uwagę, jest przede wszystkim obszerną autoprezentacją Marcina Lutra. Marcin Luter przedstawił się Państwu. Jego słowa były najobszerniej cytowane w tym filmie. Głos Marcina Lutra, zapisany przez niego samego. Jego pisma podane do druku jeszcze za jego życia. Jego słowa wypowiedziane, zapisane albo we własnej korespondencji, albo też przez świadków historii, ale najczęściej bardzo życzliwych mu świadków historii, jego uczniów, wyznawców, naśladowców, kolaborantów, współpracowników, te cytowane tutaj szereg razy rozmowy przy stole, to przecież nie są publikacje jakichś złośliwców, plotkarzy. To jest kanon literatury luterańskiej, protestanckiej. Rzecz w tym, że sami protestanci, luteranie, heretycy, nie bójmy się tego słowa, naśladowcy, kontynuatorzy dzieła Marcina Lutra i Filipa Melanchtona, rzadko jeśli w ogóle sięgają do tych źródeł. I to jest nadzwyczajne, to jest fascynujące, nie wiadomo czy bardziej straszne, czy bardziej śmieszne, że po 500 latach cyrkulujący w przestrzeni publicznej, w systemie edukacji, w mass mediach, w popkulturze, wizerunek samego Marcina Lutra i obraz zdarzeń, których był inicjatorem, aktorem, aranżerem, tak dalece oderwany jest od rzeczywistości historycznej. Książki, które dzisiaj jeszcze możecie Państwo na tony znaleźć w bibliotekach, w księgarniach, świeży wysyp tej literatury na jubileusz 500-lecia rewolucji protestanckiej, to jeszcze stoi w księgarniach. Jeśli przewertujecie Państwo te książki, czego w większości nie polecam, to nie znajdziecie Państwo w tej literaturze odwołań do pierwszorzędnych źródeł. Bardzo często zignorowany jest tam wcześniejszy dorobek badawczy. Tu w tym filmie mogłem, bo to jest tylko i aż film dokumentalny, prawda? To nie jest dzieło naukowe. Ono jest oparte na dziełach naukowych. Ono jest oparte na kwerendzie źródłowej, historiograficznej, ale samo w sobie jest przecież tylko dziełem popularyzującym dorobek innych badaczy. Otóż mogłem tutaj zasygnalizować szereg wątków nieobecnych w tak zwanym dyskursie, zwłaszcza dyskursie ekumenicznym, ja powiem ekumaniackim. Nie ma mowy o czym przede wszystkim? No przede wszystkim nie ma mowy o władzy, przemocy, pieniądzach. Nie ma mowy o Turkach i nie ma mowy o Żydach. O tych wszystkich rzeczach najczęściej nie przeczytacie Państwo w naukowych, podających się za naukowe biografiach Marcina Lutra, które dzisiaj, jak powiedziałem, zalegają księgarnie. No na przykład ta praca Greca, której okładka została tutaj zreprodukowana, ta praca, której autor, profesor Uniwersytetu we Wrocławiu, już 100 lat z górą, z okładem, 100 kilkadziesiąt lat temu,
autorytatywnie stwierdza, nie byłoby rewolucji protestanckiej, gdyby nie kontrowersja z talmudystami. Gdyby nie kontrowersja o księgi żydowskie, ta kontrowersja, w której wujek Filipa Melanchtona, Johannes Reuchlin, wystąpił jako adwokat talmudystów. I to napisał Grec jeszcze w XIX wieku, ale w wieku XX i XXI historycy nie czują się w obowiązku umieszczać tego Greca nawet w bibliografiach, nawet w przypisach swoich prac. Turcy. Obecność kardynała Kajetana w Augsburgu spowodowana nie wystąpieniem Lutra, ale spowodowana potrzebami krucjaty antytureckiej wobec nawały islamu, inwazji islamu na kontynent europejski. Fakt historyczny, ale notowany gdzieś na marginesach, nie przenikający do tego głównego nurtu, do tej takiej sentymentalnej narracji o protestantyzmie, o Marcinie Lutrze. Nie ma mowy o tym, że rewolucja Marcina Lutra z perspektywy Stambułu to jest pożyteczna dywersja na tyłach. A przecież, gdybyście państwo słyszeli wcześniej o tych rzeczach, no to dzisiaj chyba lepiej rozumielibyście mechanizmy współczesnej polityki, konteksty geopolityczne. No, konkretnie, lepiej rozumielibyśmy, działania córki enerdowskiego pastora, pani Angeli Merkel, w ostatniej dekadzie. Nie byłoby to takie dziwne dla nas, gdybyśmy rozumieli, że protestantyzm na kontynencie europejskim przez wieki utrzymywał, trwał w sojuszu, bynajmniej nie tylko ideowym sojuszu, ale militarnym sojuszu właśnie z Imperium Tureckim, Imperium Osmańskim. Dlatego ta wiedza, chociaż mógłby ktoś myśleć, cóż, na cóż mi dzisiaj w XXI wieku orientacja w wydarzeniach sprzed 1500 lat, mnie się zdaje, że to są rzeczy ciągle aktualne i ta wiedza ciągle może być przydatna. I z tą nadzieją ten film robiliśmy. Używam liczby mnogiej, bo filmu się nie robi w pojedynkę. Film robi się w zespole. I reżyser jest najszczęśliwszy, kiedy utalentowani współpracownicy wprowadzają na ekran efekty swojej ciężkiej pracy i talentu. Tu zwrócę uwagę na muzykę, która została specjalnie skomponowana do tego filmu przez młodziutkiego kompozytora Szymona Kusiora. Zwrócę uwagę na zdjęcia, które zostały zrealizowane przez wyjątkowego operatora Konstantego Kulika. Wyjątkowego dlatego, że potrafi on pracować w skupieniu, filmując długimi godzinami wywiady, co jest dla operatora po wstępnym ustawieniu pracą dość monotonną, ale jednocześnie potrafi też pilotować drony, które filmują obiekty i plenery w różnych stronach świata. To unikalna kompetencja. Zwrócę uwagę państwa na animacje w tym filmie, które stworzył zespół wybitnych artystów z Krakowa. I to, wierzcie mi państwo, to nie są rzeczy robione pod dyktando reżysera. To nie jest tak, że reżyser pokazuje palcem, że to wszystko sam miał w głowie i zażądał tylko realizacji własnych wytycznych. Nie. Film jest sztuką kolektywną, jest zajęciem grupowym i dlatego właśnie tak tutaj z dumą wymieniam te efekty pracy, wskazuję efekty ekranowe, dlatego że jest zupełnie jasne, że to nie jest dzieło mojego wyłącznie zaangażowania w ten film. Co jeszcze? Zanim oddam państwu głos i zanim poproszę o zadanie pytań, jeszcze powiem państwu, że różnych rzeczy ciekawych się dowiaduję już po zakończeniu pracy nad filmem.
Mieliśmy pokazów tego filmu w Polsce, dziesiątki. Myślę, że już mogliśmy setkę przekroczyć. Nie wszystkie pokazy z moim udziałem, ale byłem na przykład w Koszalinie. I wiecie państwo, w koszalińskiej katedrze, w prezbiterium, w dwóch oknach witrażowych straszą Marcin Luther i Filip Melanchthon. Oczywiście to Prusacy wstawili tam te witraże 100 lat temu, na 400-lecie buntu Lutra. One przetrwały przejście frontu w 1945 roku, no a potem troszczył się o nie niewątpliwie konserwator zabytków PRL-owski, no ale problem w tym, że z równą dbałością troszczy się o nie także konserwator zabytków post-PRL-owski. I gospodarze tego miejsca, ojcowie diecezji koszalińskiej, przyzwyczaili się do tego. I w związku z tym w tym kościele pod okiem Marcina Lutra i Filipa Melanchthona już kolejne roczniki, pokolenia dziatwy szkolnej, młodzieży przystępują do sakramentów, ba nawet biskupi pomocniczy tej diecezji przyjęli sakrę biskupią pod Lutrem i Melanchthonem. I jeden z biskupów poprzedniego pokolenia zbywał tę rzecz podobno takim dowcipem. Mówił to Marcin Luther ma problem. On tu jest na spalonym, bo on teraz do końca świata będzie słuchał katolickiej mszy. Ale śmichy, chichy, ja wpatrywałem się w to oblicze Marcina Lutra i dostrzegam cień satysfakcji na jego twarzy, w tym wizerunku, bo przecież w tym kościele, to jest piękna gotycka świątynia, ale tam już nie ma ołtarza katolickiego. Tam jest stół pański wedle zaleceń Marcina Lutra i Filipa Melanchthona. Jak nie ma głównego ołtarza, no to nie ma też tabernakulum. Jest zgaduj zgadula. Gdzie schowali tabernakulum? Gdzie schowali Najświętszy Sakrament? W zakrystii. Państwo świetnie wiecie, że to nie jest jedyna taka świątynia katolicka, w której od rzemyczka do koniczka postępują takie ruchy robaczkowe, które Bóg wie dokąd prowadzą. Opowiadam o tym, ponieważ ten film poświęcony był przede wszystkim z naszego polskiego punktu widzenia sprawom zagranicznym. Mowa była o tym, co tam gdzieś za górami, za lasami, w jakimś brytyjskim czy skandynawskim Mordorze, jakie to straszne rzeczy wyrabiali, i mógłby jakiś Polak błędnie przypuścić, że wobec tego te sprawy nas nie dotyczą w takim stopniu, w jakim dotyczą innych mniej szczęśliwych narodów niewładających językiem polskim. Ale dotyczą. Dzieło rewolucji protestanckiej, niedokonane u nas szczęśliwie w XVI, XVII stuleciu, bo w XVI wieku uratował Polskę przed stoczeniem się w protestantyzm kardynał Hozjusz, ojcowie jezuici sprowadzeni przezeń do Polski. W XVII wieku spisek rozbiorowy, nie bójmy się tego słowa, to nie żadna teoria spiskowa, tylko praktyka spiskowa w czasach Chmielnicczyzny i potopu, to przecież właśnie była zmowa heretyków i schizmatyków. Protestanci, Szwecja, Brandenburgia, Radziwiłłowie, Kalwini na Litwie, Rakoczy, Siedmiogrodzianie, Kalwini na południe od nas i dopuszczeni do spółki schizmatycy nazywający się prawosławnymi kozacy Chmielnickiego. Traktat Wradnot, pierwszy traktat rozbiorowy. Czasy potopu, ale ponieważ Sienkiewicz o tym za dużo nie napisał, w związku z tym jakoś nie wryło się to w świadomość polską narodową. To była próba rozparcelowania Rzeczypospolitej, której fundamentem, filarem był pion katolicki,
korony Królestwa Polskiego, próba rozparcelowania nas właśnie przez rewolucję światową, wtedy występującą pod hasłami protestanckimi. Notabene, kto z Państwa pamięta, wszyscy pamiętają, jak to Szwedzi wkraczają do Wielkopolski w kinie, na dużym ekranie to pięknie wyglądało, idą przez łany zboża. Otóż, proszę Państwa, w rzeczywistości to nie byli Szwedzi w większości to byli żołnierze zaciężni z krajów niemieckich, nawet i z Niderlandów podobno, za angielskie pieniądze. Za angielskie pieniądze, ponieważ rewolucja purytańska z tym potwornym Oliwierem Cromwellem na czele jasno to widziała, że żeby rewolucja światowa mogła zwyciężyć, no to trzeba zaorać, zanim się obali papiestwo, trzeba zaorać ostoję papiestwa, jaką wtedy ciągle jeszcze była Rzeczpospolita Polska. I stąd z Londynu wyszło zlecenie do banków holenderskich finansowania zaciągów na wojnę z Polską dla Szwedów. Tak? Taka historia. Znowu, ponieważ Sienkiewicz nie zobaczył za plecami Karola Gustawa i Bohdana Chmielnickiego, nie zobaczył Oliwiera Cromwella, w związku z tym naród polski do dzisiaj nie w pełni orientuje się, co go właściwie trafiło w XVII wieku. Podobnie nie orientuje się naród polski, co go trafiło w XVIII wieku. W czym się nie orientuje? No na ogół, bo nie uczą w postprotestanckiej polskiej szkole, bo duch protestantyzmu przecież jest duchem Komisji Edukacji Narodowej, która wszystkim Polakom jest przedstawiana jako źrenica wolności, skarb, wielkie osiągnięcie. A to był model protestancki. Jak oderwać dzieci i młodzież od tych przebrzydłych klechów katolickich? Jak wyrwać polskie dzieci i młodzież spod wpływu Kościoła katolickiego? Więc nie piszą o tym, nie pisali wtedy i nie piszą dzisiaj dziedzice Komisji Edukacji Narodowej, że w XVIII wieku to Anglia przecież pierwsza ponaglała przez swojego ambasadora w Warszawie, żeby co prędzej dokonana została cesja, czyli zrzeczenie się Torunia i Gdańska na rzecz Prus. Bo Prusy jako największe państwo protestanckie na kontynencie były może nie oczkiem w głowie, ale w każdym razie były ważnym protegowanym Londynu jako stolicy rewolucji protestanckiej. No i tak, ponieważ nie widzimy tego sprawstwa, nawet nie pomocniczego, tylko tej inicjatywy Londynu w wieku XVII, XVIII, nie widzimy go też w wieku XIX, w prowokacjach insurekcyjnych, prowokacjach powstańczych. No i w związku z tym wielkie zdziwienie w roku 1939. Wielkie zdziwienie, prawda, kiedy to zostaliśmy wypuszczeni na zająca przez Londyn. No a teraz minął rok 2017 i nie wiem, czy Państwo wiecie, że myśmy zawarli traktat obronny ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii. Tak to w każdym razie było szumnie reklamowane. Kiedy o tym przeczytałem, włosy zjeżyły mi się na głowie, bo zrozumiałem, że jeśli nie od razu przyszli nas podpalić, to co najmniej zrobić nam nieporządek w salonie i ukraść kryształ, prawda? Bo to jest polityka Londynu wobec Europy Środkowej. To jest polityka dawniej protestanckiego, dziś postprotestanckiego Londynu. Post, dlatego że protestantyzm zrobił swoje i może odejść. Plac budowy został wyrównany. Buldożery zrównały z ziemią cywilizację łacińską. Na wielu obszarach, na większości obszaru Europy. No i teraz na tym placu budowy wznoszone są różne wieże Babel. Różne wieże Babel, przybierające różne kształty, jakieś piramidy w Paryżu, tutaj w Londynie też macie. To jest ciekawe nawet, że to znajduje wyraz swój w architekturze, że protestantyzacja, postprotestantyzacja naszego życia
staje się widoczna w architekturze, nie tylko sakralnej, jak w Koszalinie, prawda? W tym Koszalinie notabene oni, wiecie państwo, wyjęli te witraże tego Lutra i Melanchtona nie tak dawno, wyjęli, ale tylko po to, żeby poddać renowacji i wstawić z powrotem na rok jubileuszu. No i cóż zrobić w tej sytuacji? No ja bym przeniósł Lutra i Melanchtona do jakiejś Kozłówki. Wiecie państwo, w Polsce mamy w Kozłówce takie muzeum artefaktu rewolucyjnego. Tam tych Leninów i Bierutów nas wozili, tam jest kolekcja malarstwa socrealistycznego, różne pomniki wdzięczności i tam, bo przecież nie opowiadamy się za jakimiś aktami demolki i chuligaństwa, tam z pietyzmem należałoby wstawić gdzieś tego Lutra i Melanchtona. No ale na razie to jest chyba niemożliwe, bo jakby diecezja koszalińska wyjęła te witraże, to musiałaby pewnie zwrócić te jakieś fundusze norweskie czy niemieckie, które pobrała na renowację świątyni. I opowiadam państwu tę nieśmieszną anegdotę, ponieważ sądzę, że to jest taka soczewka, w której widać więcej, widać naszą sytuację w historii i współczesności, we współczesnej konstelacji geostrategicznej i w perspektywie historycznej. Poważnym problemem jest niedostatek świadomości samych delikwentów, czyli nas, pacjenta operowanego, co najmniej na kieszeni operowanego, niedostatek świadomości, jakie są głębokie, najgłębsze korzenie tych nieszczęść, tego bólu zęba, dziejowego bólu zęba, który odczuwamy. I mam nadzieję, że film Luther i rewolucja protestancka w jakiś sposób wypełnia tę lukę. Jestem do państwa w dyspozycji. Jeśli zechcecie państwo zabrać głos, będę zaszczycony. Mikrofon do państwa dyspozycji. Moi drodzy, żeby to uporządkować, ja będę wszedł tak po kolei, aż do końca. Kto podniesie rękę, postaram się nie ominąć. Tylko właśnie gorąca prośba o krótkie, szybkie pytania bez wstępów i bez opinii, bo o te opinie poprosimy naszego szanownego gościa. Mamy tylko 40 minut. Zaczynamy, startujemy. Czy będzie angielska wersja na YouTube? Wersje, liczne wersje językowe w opracowaniu. Myślę, że to jest kwestia już raczej tygodni niż miesięcy. Będzie oddana do tłoczenia płyta z opcjami językowymi. Rzecz w tym, że musimy zebrać tych tłumaczeń komplet, żeby zapakować je na jedną płytę i oczywiście pewnie nikogo nie zdziwi, że pierwsza opcja językowa to będzie właśnie opcja angielska. I wtedy mam nadzieję, że także dzięki państwa zainteresowaniu i dzięki państwa, daj Boże, pomocy polegającej właśnie na przekazywaniu informacji, ten film złapie drugi oddech i będzie miał nowe życie w innych językach. Bardzo państwa z góry o to proszę i jeszcze raz zachęcam, sięgnijcie po plakat, sięgnijcie po ulotki, podarujcie płytę, no najlepiej swojemu proboszczowi, może znajomemu katechecie. Bardzo o to proszę. Dziękuję. Znaczy ja mam takie pierwsze pytanie, czy to musi być o filmie pytanie, czy może być nie proszę o pana, proszę pana, ja jestem do państwa dyspozycji, ale także musicie wyczuwać własne zainteresowania i własne nastroje. Film mi się bardzo podobał, już go proszę mi to widziałem. Dać na piśmie, ja sobie to zalaminuję i będę nosił na szyi. Ale pytanie mam troszkę inne, bo mnie ciekawi, co pan powie o sporze izraelsko-polskim. Ostatnio. Proszę pana, nie ma sporu żadnego. Nie ma żadnego sporu, bo przecież nie jesteśmy dziećmi. I jak się komuś zdaje, że tam są jacyś ludzie niedoinformowani, którzy może nie wiedzą, co mówią, nie wiedzą, co czynią. Nie ma żadnego sporu. Jest wojna, proszę pana. Jest wojna. Narodowi polskiemu i państwu polskiemu wypowiedziano wojnę, notabene szereg razy. Aktem wypowiedzenia wojny takim, powiedziałbym, spektakularnie anegdotycznym była ta
ta deklaracja pana Israela Singera z lat 90. jeszcze, takiego później okazało się aferzysty, także nawet tam został wycofany z pierwszego szeregu, ale on wtedy zalicytował te 65 miliardów i powiedział, Polska dopóki nie zapłaci, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej, prawda? To jest wojna. Problem w tej wojnie na tym polega, że ciężar działań bojowych w tak znacznym stopniu wzięły na siebie ochotniczo instancje i instytucje państwa polskiego. Na tym polega problem w tej wojnie. I to jest być może pewna nowość w naszych dziejach, prawda? Że w wielu sprawach Żydzi nie muszą się już fatygować, ponieważ urzędnicy, parlamentarzyści, uczeni, a także hierarchowie wzięli na siebie ciężar propagandowej wojny prowadzonej z narodem polskim na terytorium Rzeczypospolitej i na skalę globalną. To jest pewna nowość, prawda? Że kłamstwa o historii i brednie o współczesności transmitowane są na naród polski w tak dużym stopniu przez ludzi nominalnie stojących na tegoż narodu czele, prawda? No mam na myśli brednie braterstwa broni polsko-żydowskiego. Bardzo wiele o tym było mowy w ostatnich latach. Pan prezydent Belwederski to w ogóle wystąpił z taką figurą Rzeczpospolita przyjaciół, że my mianowicie mieszkamy w Rzeczpospolitej przyjaciół i powołał się na jakąś urojoną historię. Kompletnie urojoną, z dyżurnym Berkiem Joselewiczem Podkockiem i Jankielem z pana Tadeusza. To są urojenia, to są ciężkie urojenia. No, a zatem albo deficyt intelektualny, albo deficyt moralny, prawda? Albo ignorancja, albo łajdactwo, albo jedno z drugim. To znaczy zadufana ignorancja. I to jest nowość. Odpowiadam, to jest wojna, 65 miliardów dolarów. Jak to w ogóle zliczyć? Nikt tego nie widział na oczy. Ja Państwu pomogę sobie uświadomić, co to jest 65 miliardów dolarów. Jakbyśmy tak, bo nie mamy, jakbyśmy tak ulegli perswazjom rozmaitych wujków, dobra rada i powiedzieli, no to dobra, to zapłaćmy im, to oni się odczepią, prawda? Oni się nie odczepią, ale powiedzmy, że tak przyjmujemy i w związku z tym z tych pieniędzy, których nie mamy i mieć nie będziemy w najbliższej przyszłości, że wypłacamy Żydom $1 000 000 dziennie. Że od jutra $1 000 000 lejemy na konto wskazane przez pana Netanyahu z panem Foxmanem. Lejemy 1 000 000 dziennie. Proszę Państwa, 65 miliardów stuknie na liczniku za 170 lat. Więc miejcie Państwo świadomość, to mówię teraz grobowo poważnie. Nie chodzi o przytyki, nie chodzi o bezinteresowne łajdactwo. Nie chodzi o to, żeby dla czystej, nędznej satysfakcji wdeptać nas w ziemię kłamstwami. To jest środek. To jest środek znieczulający, to znaczy paraliżujący, obezwładniający. Nie chodzi o gotówkę, nie chodzi o pieniądze, bo są to sumy tak niewyobrażalne, że wiadomo, że oczywiście po drodze bardzo fajnie, jeśli będzie można się obłowić, jeśli tam kolejne 100 milionów pójdzie na następny cmentarz, tak, a 300 milionów na następne Muzeum Hasydyzmu obiecane już przez ministerstwo ustami pana wiceministra, to fajnie, ale i to nie jest celem. Nie jest celem skok na kasę. Jaki jest cel? Cel to przejęcie kontroli nad terytorium. To jest cel perspektywiczny, ostateczny. Jak to będzie wyglądało? Jeszcze
jakby oni chcieli, żeby to wyglądało jeszcze za życia większości z nas, żydowska suwerenność wyspowa na Międzymorzu Bałtycko-Czarnomorsko-Adriatyckim. Co to znaczy suwerenność wyspowa? Miasta, przede wszystkim miasta. I widzimy, że ten program został w większości polskich miast wojewódzkich został zrealizowany. A co z niepolskimi miastami wojewódzkimi? Obejrzyjcie sobie Państwo w internecie dom Chabadu w Dniepropietrowsku na Ukrainie. Dom Chabadu. Proszę sobie nawet zanotować, bo zaręczam, że to będzie ciekawe. To jest największy na świecie budynek użyteczności publicznej wzniesiony przez diasporę żydowską. Dom Chabadu w Dniepropietrowsku, nie w Nowym Jorku, nie w Hajfie, nawet nie w Londynie. W Dniepropietrowsku. Więc docelowo, proszę Państwa, suwerenność żydowska w Europie Środkowej. A dlaczego? A dlatego, że resurs geopolityczny państwa położonego w Palestynie wyczerpał się. Wyczerpał się resurs geopolityczny, gdyż Izrael, to państwo tak się nazywa, przegrywa z własną demografią. Nikt normalny nie chce tam po prostu mieszkać, prawda? Parę lat temu czytałem, że jacyś rabini Indian z Peru nawrócili na judaizm i osadzili na terytoriach okupowanych. Więc tonący chwyta się Indian z Peru. Ostatni zastrzyk demograficzny państwo położone w Palestynie przyjęło na przełomie lat 80., 90., kiedy to przez Warszawę, Budapeszt, za nasze pieniądze, afera Artbi, przeprowadzona została operacja Most, czyli transfer Żydów sowieckich do Izraela. I ten transfer prolongował istnienie tego państwa na następne dekady. I co jest tego efektem? Efektem tego jest jawny już strategiczny sojusz Moskwy i Tel Awiwu Jerozolimy. Kiedy ten sojusz został zadeklarowany? W 2009 roku, kiedy to latem nad Morzem Czarnym spotkali się ówcześni prezydenci państwa położonego w Palestynie Peres i Rosji Miedwiediew, bo to była jego szychta na zmianę z Putinem. I z tego spotkania był komunikat, że obydwie strony potępiają i będą przeciwdziałać rewizjonizmowi historii. Co jest rewizjonizmem historii? Rewizjonizmem jest negowanie absolutnej wyjątkowości zagłady Żydów w latach II wojny światowej. Kto dokonał tych strasznych czynów? No oczywiście naziści, o których większość młodzieży, na przykład w Kalifornii, zapytana o to, jakiej byli narodowości, bez wahania odpowiada statystycznie najczęściej, że polskiej. Tak? Więc negowanie wyjątkowości Holokaustu oraz, uwaga, i to jest ten strategiczny sojusz, negowanie wyzwolicielskiej roli Armii Czerwonej. Negowanie wyzwolicielskiej roli Armii Czerwonej. Czy wiecie Państwo, wy tutaj w Londynie Dzień Zwycięstwa obchodzicie 8 maja? 8 maja to się dzieje, w Moskwie 9, bo i tak było też w PRL-u, prawda? I przez kawałek post-PRL-u nawet ten Dzień Zwycięstwa 9 maja. W zeszłym roku Kneset przegłosował, że 9 maja będzie świętem państwowym w Izraelu. Tak? Czyli stalinowska wersja historii po naszym trupie jest podniesiona do rangi narracji państwowej w państwie położonym w Palestynie. Proszę się zatem nie dziwić temu, co się dzieje. Ja z ostatnich wydarzeń dziwię się tylko temu, co się stało niemieckiemu ministrowi kilkadziesiąt godzin temu. Dlaczego tak pięknie zapowiadającą się operację równania nas z ziemią nagle wyhamował niemiecki minister spraw zagranicznych i zgłosił się na winowajce Holokaustu. Dziwna sprawa. Nie rozumiem, co się dzieje. Rozmawialiśmy o tym wczoraj z kolegami. Różne pojawiły się hipotezy. Może
ktoś w establishmencie amerykańskim, natomiast na przykład jakieś twarde trepy z DIA, Defense Intelligence Agency, może mają trzymanie na ministra niemieckiego. I tak go przycisnęli, że dał głos. Może on się źle poczuł, prawda? I na przykład jutro zostanie zdymisjonowany. Nie wiadomo, ale w każdym razie, proszę państwa, nagłość wypadków w ostatnich dniach, tygodniach, latach, bo to przecież eskaluje, prawda? Ta Rzeczpospolita przyjaciół z tym już de facto eksterytorialnym ośrodkiem POLIN w Warszawie. To jest ośrodek cudzej suwerenności, zainstalowany przez państwo, przez rząd warszawski, prawda? Więc wszystko to przyspiesza. Sądzę, że ostatnie wydarzenia, i to jest zła wiadomość, znamionują zmianę scenariusza. Dotychczasowy scenariusz był scenariuszem gotowania żaby na wolnym ogniu. Prawda? I efekt był osiągany. Karpie same prosiły o przyspieszenie Bożego Narodzenia. Prawda? Rzeczpospolita przyjaciół. Natomiast ostatnie wydarzenia ewidentnie wybudziły. Niektóre żaby przynajmniej zaczęły przebierać nóżkami. I jeśli to się dzieje z udziałem ministrów, premierów, to wygląda na to, że jest jakaś radykalna zmiana scenariusza. I jak się zmienia scenariusz, to moim zdaniem zawsze rośnie prawdopodobieństwo skierowania do realizacji scenariusza wojennego. Scenariusza wojennego, bo wojny wybuchają niekoniecznie w apogeum kryzysu i u szczytu pyskówki. Może właśnie spadnie nieco napięcie i wtedy uzna ktoś, że warto nacisnąć guzik. I tu zmierzam do puenty mojej wypowiedzi w tej kwestii. Proszę państwa, najważniejsze, żebyśmy nie poszli na wojnę. To jest najważniejsze. Z wszystkich rzeczy, z wszystkich zadań i obowiązków narodowych, ten jest najważniejszy, nie pójść na wojnę, nie dopuścić do tego, żeby polska młodzież została posłana na wojnę. Bo jakiekolwiek scenariusze są realizowane, to scenariusz kondominium rosyjsko-niemieckiego pod żydowskim zarządem powierniczym jako gwarantem arbitrażu amerykańskiego na kontynencie europejskim, ten scenariusz nie może być skutecznie doprowadzony do najczarniejszego zakończenia, najczarniejszego dla nas, póki na ulicach polskich miast rokrocznie melduje się plus minus 100 tysięcy młodych ludzi, którym się nie wybije Polski z głowy nawet kijem. I co z nimi zrobić? Trzeba ich posłać na wojnę. Nie dało się ich wszystkich wypchnąć na emigrację. Nie dało się ich wszystkich rozprowadzić, rozsmarować używkami, propagandą rozmiękczyć mózgów. Trzeba ich pozabijać. Jest XXI wiek i nie można tego zrobić no, tak, jakby to najchętniej niektórzy zrobili, prawda, w starym stylu. W związku z tym trzeba posłać ich na taką wojnę, o którą sami się będą prosili. Trzeba posłać ich na taką wojnę, na którą sami z entuzjazmem pójdą. I może to będzie tak było grane przez ostatnie lata. Wojna perska, właśnie braterstwo broni Polska-Izrael. Już tam wysłaliśmy nasze F-16, już nasze wojska specjalne tam są, prawda, w Kuwejt, czy nie wiadomo gdzie i co robią. Ale to by nie spełniło zadania, dlatego że za mało ludzi da się wysłać do Persji. No to może zaimportować terroryzm do Polski. Może zaimportować terroryzm do Polski. Ale wtedy no, wada tego projektu taka, że będzie spustoszenie i też w końcu całego narodu nie da się wykończyć w ten sposób. Ile bomb można rozerwać? Ile mamy linii metra w Polsce? Nie za wiele, więc to nie jest zadowalający scenariusz. Znacznie lepszym scenariuszem byłaby wojna ukraińska. Posłanie polskiej, entuzjastycznie nastrojonej i wychowanej już w kulcie żołnierzy wyklętych i podchorążych Wysockiego, posłanie młodzieży jakichś Orląt Przemyskich na wojnę z rezunami ukraińskimi.
Może nie trzeba ich będzie posyłać aż do Przemyśla, bo właśnie słyszę, że na Facebooku już pracownicy, niezadowoleni z płac pracownicy ukraińscy organizują się w Polsce. O, ciekawa rzecz. Z tego służby mogą coś ulepić. Z tego służby mogłyby coś ukręcić. Z niezadowolenia ukraińskich pracowników, które wygenerowałyby jakieś to niezadowolenie, wygenerowałoby jakieś demonstracje, a te demonstracje mogłyby być dobrym polem do jakiejś prowokacji. O, to już by było fajnie. Bo w Europie Środkowej, na tym Międzymorzu, na którym konstytuuje się i krystalizuje żydowska suwerenność wyspowa, zawadą są patriotyzm polski i szowinizm ukraiński. Szowinizm ukraiński ma tę zaletę, że można go fajnie przekierować na Polaków, prawda? I to jest ten scenariusz moim zdaniem ciągle aktualny i w związku z tym moja prośba do Państwa o najżarliwszą modlitwę w tej intencji i działania. I działania na... Każdy ma jakąś skalę oddziaływania, więc widzicie Państwo, przez ostatnie stulecia nawet Polacy w kolejnych pokoleniach zostali skutecznie wprawieni w różne kompleksy. No właśnie na przykład kompleks brytyjskiego dżentelmena, cywilizacji zachodniej, prawda, że musimy dorosnąć do standardów demokracji i takie rzeczy, ale mamy też ten kompleks insurekcyjny, że niektórzy by się głupio czuli, mówiąc, że nie idą na wojnę. Więc ja Państwa namawiam, żebyście przestali się głupio czuć z tym i żebyście to potraktowali jako swój największy obowiązek patriotyczny, nie pójść na tę wojnę, na którą będą nas teraz wypuszczali. Mam nadzieję, że to jest czarny scenariusz i w ogóle się nie spełni. Ale gdyby, to ja z ostrożności procesowej namawiam Państwa na to, żeby nie iść na wojnę i innym pomóc nie iść na wojnę. Dlatego, że najważniejsze dla narodu polskiego to jest przeżyć. Proszę Państwa, wiemy jak jest i w kraju, i na emigracji. Wiemy jak bardzo nisko jesteśmy sprowadzeni do parteru. Ale z drugiej strony też widzimy, że Polska jakkolwiek nędznie by się nie przedstawiało nasze życie w różnych aspektach, Polska jest oazą spokoju, jest krynicą normalności we współczesnym świecie, prawda? I Polacy, każdy orze jak może, ale odrastają. Trawa się podnosi. Nie dajmy się zaorać po raz kolejny. Nie dajmy się wypuścić na kolejną prowokację listopadową czy styczniową. Nie dajmy się wypuścić. Powiedzmy pas, opuśćmy kolejkę i zauważmy, że to inni się spieszą. Inni mają problem. To jest temat na osobny referat, osobną gawędę. Inni się spieszą. Bardzo się spieszą towarzysze amerykańscy. Bardzo się spieszą towarzysze moskiewscy. Mają ogromne problemy. Ogromne problemy wewnętrzne, które mogą zażegnać tradycyjnie najskuteczniej, wskazując własnemu narodowi wroga zewnętrznego, czyli idąc na wojnę. I to już się dzieje. O problemach, jakie ma państwo położone w Palestynie, już wyżej wspomniałem. Więc skoro inni się spieszą, to my się nie spieszmy. My najspokojniej opuśćmy kolejkę. Przeczekajmy. Nie dajmy się wkręcić w maszynkę do mielenia mięsa, a daj Boże, jeśli się będzie odbudowywać tradycja katolicka w Polsce, jeśli będą polskie dzieci się rodzić i będzie komu opowiadać polską historię, nie w duchu Hugona Kołłątaja i jego wspólników w dziele zaorywania katolickiej tradycji, to przeczekamy. Przeczekamy i nie będzie trzeba, dobra wiadomość, nie będzie trzeba czekać 100 lat na to. Mamy szansę przy tym tempie wydarzeń, mamy szansę większość z nas spokojnie oglądać to na własne oczy. Jak się inni sami zaorali. Tylko największa sztuka cyrkowa, jakiej to od nas wymaga, to jest
raz jeden w całej naszej historii nie dać się wkręcić w prowokacje, opuścić kolejkę, nie iść na wojnę. Tak jest. Moi drodzy, ręka do góry, kto w ogóle ma jakiekolwiek pytanie jeszcze dzisiaj? Byśmy zobaczyli, ile osób jeszcze chciało zadać pytanie. Dobra, super, mamy niecałe pół godziny, powinniśmy zdążyć. Raz będzie z jednej strony, raz z drugiej i tak sprawiedliwie. Czy z tej strony ktoś ma tu pytanie? Pani ma pytanie. Pani ma pytanie. Pani ma pytanie. Tam pani ma pytanie. O właśnie. Dobry wieczór. Ja niestety jestem z Koszalina i dziękuję, że pan wspomniał tą rzecz. Ja w ogóle miałam komunię w tej katedrze. Kiedy pan pokazywał ten film w Koszalinie? Kiedy to było? To było jeszcze w listopadzie. To była pierwsza runda po premierze. Aha, dobrze. A czy był pan z tym filmem w Toruniu? Tak jest. Pokazywaliśmy go w Toruniu. Aha, dobrze. Tak, ale proszę pani, to żeśmy tam byli, to nie znaczy, że pani nie może zorganizować 10 nowych pokazów tego filmu, poleciła, taka moja personalna myśl, że warto by było pokazać to studentom filozofii w Toruniu. Ale studenci filozofii, zastanowiłem się, może to jest ostatni moment, kiedy jeszcze coś można im pokazać, ale... Proszę, oczywiście, proszę pani, proszę ewangelizować, bo jak zrobią, jak już nie daj Boże ktoś ma tytuł doktorski, to już, wie pani, to już ma niespożyte możliwości impregnowania się na wymowę faktów, prawda? Jak już... Super, także tutaj korzystając z tej wypowiedzi, ja państwa zachęcam do tego, jeśli sądzicie, że ten film może dla kogoś być pożyteczny, możecie być inicjatorami kolejnych pokazów tego filmu. Na stronie www.brownmovies.com jest taka zakładka, zorganizuj pokaz, tam formularz, zwięzły, krótki, podstawowy, po prostu biuro produkcji musi starać się jakoś koordynować te pokazy. Zorganizujcie państwo taki pokaz. Strona www.brownmovies.com, tam dostępne także płyty w dowolnych ilościach, taka zagraniczna nazwa, no bo właśnie nie cały świat jest tak piękny, żeby wszyscy rozumieli po polsku. Ja bardzo krótko, więc tak, bardzo mi się podobał ten film, jest to pigułce, cała historia luteranizmu. Niemniej jednak było w Polsce obchodzone 500-lecie i prezydent Duda był obecny na jakiejś uroczystości, którą mu ci reformatorzy wręczyli. Jaki jest, że tak powiem, reperkusja tego i co pan na ten temat uważa? No proszę pana, ja słuchałem, czytałem, nawet przecierałem oczy i 3 razy czytałem, żeby się upewnić, czy dobrze czytam, bo pan prezydent belwederski Duda pośmiertnie zapisał do heretyków Jana Kochanowskiego przy tej okazji. Miał taką wypowiedź potoczystą i tak mu się powiedziało, jacy to byli rzekomo zasłużeni dla polskości protestanci. Ja jestem patentowanym polonistą i autorytatywnie stwierdzam i państwa informuję, że historiografia nie zna świadectw apostazji Jana Kochanowskiego, świętej pamięci. Chwała Bogu, Jan Kochanowski jako artysta, poeta w życiu z niejednego pieca wyjadał i obracał się w bardzo różnym towarzystwie, także heretyków, ale chwała Bogu, Pan Bóg strzegł do końca życia, nie ogłosił apostazji. Umarł jako katolik. Więc najwyraźniej, i to też jest takie świadectwo naszych czasów i sytuacji, kondycji państwa polskiego, skoro głowa państwa uczy się historii od narciarza Małysza, no to takie tego są skutki, prawda? Jedna rzecz, że głowa państwa nie domaga w tej mierze, ale druga rzecz, że siedzą, czy tam stoją przy tym inne mądre głowy, profesura i hierarchia i słuchają tego i przyjmują do milczącej, więc aprobującej wiadomości te dezinformacje. No oczywiście, co tam jeszcze było? Tam pan prezydent wymieniał w tej galerii protestantów zasłużonych dla Polski, no to wymienił przede wszystkim taką paradę rozwodników, prawda? Józef Piłsudski, Stefan Żeromski. Połowa tych trepów Piłsudskiego miała
tę samą potrzebę, co książę Filip Heski, żeby zawrzeć małżeństwo suplementarne, prawda? I stąd pospieszyli do kościołów heretyckich, żeby tam właśnie wchodzić w nowe związki. Ale czy to jest coś, czym wypada się chwalić? Czy to w roku jubileuszu, czy nie jubileuszu? No to jest taka sama brednia jak Rzeczpospolita przyjaciół z Berkiem Joselewiczem pod Kockiem, prawda? A czemu Berek Joselewicz nie jest pogrzebany na Kirkucie w Kocku? No, bo jako ten odszczepieniec, co się zadał z gojami, musiał być pogrzebany jak pies w szczerym polu. Bo pobożni Żydzi z Kocka nie mogli przecież dopuścić do tego, żeby na Kirkucie tego myszugenę, żeby pogrzebano. No więc tyle jest na temat tego braterstwa broni, prawda? Chciałbym zapytać, czy miał pan jakieś problemy z realizacją tego filmu? Od strony takiej praktycznej, jak rzucano panu jakieś kłody pod nogi i tym podobne? Czy może pan coś powiedzieć? Proszę pana, ja opanowałem na szczęście zawczasu cyrkową sztukę balansowania na kłodzie i w związku z tym to nie jest problem. Głównym problemem był czas. Był czas. To znaczy myśmy się zabrali za realizację tego filmu później niż by wypadało. Włodzimierz Skalik włożył wiele wysiłku i talentów perswazyjnych, żeby mnie upewnić, przekonać, namówić, że jednak należy podjąć pracę nad tym filmem. I to zrobiliśmy po długiej fazie właśnie zagadywania na ten temat, jakby to dobrze było, żeby było. Wreszcie latem 2016 roku rozmawialiśmy już praktycznie o tym z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem, którego opinia, rada i wreszcie osobisty wkład w ten film był dla nas kluczowy i poniekąd warunkujący powodzenie całego przedsięwzięcia. No i jesienią 2016 roku zrobiliśmy pierwsze zdjęcia właśnie między innymi z księdzem profesorem Guzem. Zaznaczam, że obecność księdza profesora w tym filmie w żadnym wypadku nie stanowi, nie jest rezultatem jego lekceważenia dla zaleceń, próśb przełożonych ze strony jego władzy duchownej, bo został on poproszony w pewnym momencie przez swojego biskupa o to, żeby łaskawie siedział cicho, żeby w roku jubileuszu się nie wypowiadał. Ale my zrobiliśmy ten wywiad parę miesięcy wcześniej, w związku z tym wszystko jest w porządku. Nie ma tutaj żadnego aktu lekceważenia, czy nielojalności, czy nieposłuszeństwa. A potem w zimie lataliśmy w różne strony. Najdłuższe zdjęcia to były jazda przez kraje niemieckie, Szwajcarię, no głównie w NRD, w tym zagłębiu luterańskim, bo to tam te wszystkie pamiątki, właśnie tak jak o tym w filmie była mowa, odpicowane, poniekąd w ogóle wykreowane niektóre od nowa za jeszcze Fryderyka, albo Bismarcka, albo Hitlera, albo Honeckera. To tam jest ten cały kult oficjalny, państwowy kult Lutra. No i latem 2017 roku już od wiosny, już non-stop montaż i jeszcze jakieś zdjęcia, dokrętki na przykład w Oslo, w parku Vigelanda. To jest ten pomnik, który widzicie państwo, ta kompozycja upiorna, która ilustruje finałową sekwencję filmu. Park Vigelanda, Oslo, Norwegia, czyli jedna ze stolic Mordoru protestanckiego. I proszę pana, Pan Bóg strzegł. Bardzo, bardzo to się wszystko szczęśliwie ułożyło. Rzutem na taśmę zdążyliśmy z różnymi sprawami i sprawunkami. Poprzeczka trudności, to znaczy zminimalizowanie czasu,
przeznaczonego na wykonanie zadania. Ta poprzeczka została najwyżej podniesiona przed kompozytorem, autorem muzyki i autorami animacji, bo na nich się to skrupiło, że się ciągnęły, przeciągnęły, przesunęły wcześniejsze prace i oni musieli się w to włączyć, mając mniej czasu niż powinni mieć, a wykonali swoje dzieła, myślę, bez straty dla filmu i bez ujmy dla własnego talentu. Więc się na nic nie uskarżam, proszę pana. Nie było żadnych... wszystko jak to w filmie. Wie pan, praca nad filmem jest stanem permanentnej awarii, nie do czasu, nie do spania i katastrofy, ale na koniec zdążam. Chciałbym wrócić do współczesnych problemów dnia dzisiejszego. Wojna polsko-żydowska, to co się dzieje w tej chwili w Polsce. My to z nikim tak. Nie walczymy, prawda? Tak. My z sercem na dłoni, naiwni, byśmy nieba tak. przychylili. Geneza tego problemu. Tak. Nie zadowala mnie wyjaśnienie genezy tego, że państwo położone w Palestynie ma w tej chwili problem i atakuje Polskę. Nie, ono nie ma tego problemu w tej chwili. Ono ma permanentny problem. Niech pan się postawi w miejscu tych generałów i ministrów, to jest absolutnie nie do przyjęcia nie dysponować głębią strategiczną. Państwo położone w Palestynie stanowi tak wąski pas terytorium, który można rozpędzonym czołgiem, dajmy na to z Syrii, przejechać w parę godzin. I to jest z punktu widzenia pragmatyki wojskowej, to jest nie do przyjęcia. Trzeba wobec tego zyskać głębię strategiczną. Nie można jej zyskać tam inaczej niż podpalając sąsiadów i to oni już uczynili, już podpalili wszystkich sąsiadów, no ale i tak to nie wystarcza bez bombardowania Teheranu, a nawet z bombardowaniem Teheranu, po prostu muszą mieć bazę na stałym lądzie. I niech pan to sobie tak... Jakie pytanie było? Chodzi o genezę tego problemu, ponieważ... Proszę pana, geneza tego problemu jest plus minus 2000 lat temu. Tam jest geneza tego problemu. Ale zostajemy do 5 nad ranem, bo potem my musimy na lotnisko jechać. No. O, zabrano panu mikrofon, no. Ale nie, bo... No. Prosimy o krótkie pytanie, nie opinię, bo mamy 15 minut dosłownie. 42 rok. A, proszę pana, 42 rok, Zofia Kossak-Szczucka, to już jest po wszystkim. To znaczy polska inteligencja już się wielopokoleniowo wcześniej sama zaorała, to znaczy zaangażowała się w dezinformowanie samej siebie. Kolejnych pokoleń na temat no, kluczowych dla tej problematyki kwestii. Polska inteligencja przecież od wielu pokoleń boi się skonstruować proste zdanie, którego podmiotem byliby Żydzi. Prawda? W ostatnich tygodniach to próbują niektórzy nadrabiać dziarsko, no bo im bardziej wcześniej milczeli, to tym bardziej teraz muszą pohukiwać, żeby się uwiarygodnić. Ale generalnie polska inteligencja wdrożyła się do utrzymywania ciszy w eterze na ten temat. No a jak inteligent o czymś myśli, no to przecież za żadne skarby nie przyzna, że jest konformistą. To skoro milczy, a nie jest konformistą, to znaczy, że tego problemu w ogóle nie ma. I to się nie zaczęło ani w zeszłym tygodniu, ani w 42 roku, ani nawet w roku 18. To się zaczęło, no... Powiedziałbym właśnie najmarniej w XVIII wieku sprawa frankistów, spór z talmudystami, ostatnie procesy o mord rytualny, zrobienie wariata z księdza biskupa Kajetana Sołtyka. To wtedy to się wszystko, wyrabia się pewna rutyna, pewna norma. Natomiast potem już jest pasmo prowokacji. Jest właśnie insurekcja kościuszkowska, jest z wcześniejszym wycofaniem kredytu bankom warszawskim przez banki berlińskie. No jest prowokacja listopadowa 1830 roku, w której kluczową rolę odgrywa towarzystwo
Towarzystwo Misjonarzy Angielskich, którzy przybyli na początku lat 20. XIX wieku, przybyli do Warszawy z celem misyjnym nawracania Żydów na anglikanizm. Słyszeliście Państwo o tym? Słyszeliście Państwo? A jak znacie Anglików, myślicie, z tych Waszych znajomych, wydałby ktoś pensa na nawrócenie ćwierć Żyda w Warszawie? Niemożliwe. Oni przez notabene 30 parę lat swojego działania w Warszawie łącznie tych nawróceń odnotowali chyba ze 300, z czego większość wróciła potem do religii ojców. Więc to była po prostu jaczejka prowokatorów, tak, do rozpętywania warszawskiego Majdanu. I to rozpętali w roku 1830. W ogóle związki polityki korony brytyjskiej i polityki diaspory żydowskiej w XIX wieku i XX, to jest bardzo ciekawe. Nie ma książek polskich właściwie na te tematy, ponieważ większość, ale w ogóle w świecie nie ma takiej literatury, bo większość literatury tego przedmiotu to jest literatura judeo-idealistyczna, prawda? Sentymentalna, miłe urojenia i brednie. Natomiast ja Państwa namawiam na przejście na judeorealizm. Moi drodzy, 10 minut zostało. Chciałem się zapytać, bo Pan tu pokazał rozwiązania, znaczy wyzwanie, które po prostu stoimy przed jakim wyzwaniem, jeśli chodzi w Kościele katolickim, łącznie z protestantyzmem, że to po prostu wchodzi do... I teraz jest pytanie, jakie konkretnie rozwiązania Pan widzi? Konkretną odpowiedź. Właśnie o to mi chodzi. Konkretną odpowiedź. Proszę Pana, tradycja katolicka upostaciowana najpiękniej, najcudowniej w tradycyjnej mszy świętej, zwanej przez jednych mszą starą, przez innych mszą trydencką. To jest, proszę Państwa, kryształ. Kryształ. Mucha nie siada. I to jest moja bardzo konkretna, bardzo poważna odpowiedź. Im bardziej pogrążamy się w depresji, co jest nie po katolicku, nie należy się nakręcać własnej frustracji, tylko należy pójść i zamówić co prędzej u duszpasterza tradycji katolickiej tradycyjną mszę świętą. I cuda się będą działy. To jest moja bardzo konkretna odpowiedź, nie tylko w tych kwestiach, o które Pan pyta, ale także w tych kwestiach, o których mowa była wcześniej. To jest, proszę Państwa, najważniejsza dyrektywa, którą traktujcie Państwo również jako dyrektywę polityczną. Powrót do tradycji katolickiej. Ja mam podobne pytanie. Jak mam traktować pasterzy, którzy namawiają mnie do komunizmu? Ja nie chcę się bratać. Nie chcę się zwracać z tymi, którzy uznają eutanazję, aborcję. Nie chcę. No, proszę Pana, tutaj mamy bardzo jasne, zalecenia ewangeliczne. To znaczy, najpierw Pan idzie do swojego brata, żeby po bratersku udzielić mu ze swojej strony napomnienia. Jeśli Pan się czuje wewnętrznie do tego upoważniony. Potem Pan zgłasza to gminie, tak? No w tym wypadku byłby to ten sam adresat, czyli pański pasterz, więc to może być kłopot. No, nie mogę nic mądrzejszego Panu powiedzieć i nic lepszego nie mogę Panu poradzić, niż to samo, co wyżej. Proszę zamówić tradycyjną mszę świętą za tego kapłana, który Pana czymś przeraził i który, jak Panu się zdaje, o czymś ważnym zapomniał i coś mu się pomyliło. Proszę zamówić tradycyjną mszę świętą. Jest to zalecenie konkretne, dyrektywa Najświętszej Marii Panny z objawień Giedrzwałckich. W Giedrzwałdzie. W zeszłym roku 140 lat minęło w Giedrzwałdzie. Najświętsza Maria Panna zapytana konkretnie, co zrobić, żeby się nawrócili heretycy, mówi zamówić mszę
no to zamówić mszę, tak, na początek. Potem wszystko inne, bo wie pan, między dorosłymi ludźmi bardzo ograniczone mamy możliwości przekonywania kogokolwiek do czegokolwiek, bo jak ktoś jest dorosły, a nie daj Boże jeszcze właśnie skończył jakieś studia w systemie kołłątajowsko-stalinowskim, a seminaria nie są niepodległe temu systemowi. Seminaria, nowicjaty nie są na innej planecie. One są na tej planecie. I w związku z tym no, różne gwiazdy śmierci tam też swoimi promieniami oddziałują na serca i umysły. Więc jak ktoś już ma tytuł doktora albo jest profesorem na katedrze, do czego pan może przekonać takiego dorosłego człowieka? Może pan zdoła, ale na początek niech pan zamówi mszę świętą, najlepiej tradycyjną. Damy szansę osobom z tyłu, które tu podeszły, bo 6 minut zostało tylko. Panie redaktorze, krótkie pytanie. Czy zgodzi się pan ze mną, że obecne manipulacje przy teologii Franciszka I, obecne, nie mówię o przyszłych, ale obecne manipulacje przy teologii Franciszka I wskazują na stan przedzawałowy Kościoła katolickiego? Proszę pana, jak wyżej? To się dobrze składa, że tu głos po głosie panowie sygnalizujecie zatroskanie w tej sprawie. No i proszę pana, kiwam głową, jest, bywa strasznie słuchać Radia Watykańskiego. Bywa strasznie, ale co możemy na to uczynić? Ani pana, ani mnie, chwała Bogu, na konklawę nie zaproszą. I nie składa Pan Bóg na nasze barki ciężaru takiej odpowiedzialności. Prawda? To mamy z głowy. Natomiast możemy czym prędzej odnaleźć duszpasterza tradycji katolickiej i zamówić tradycyjną mszę świętą. W tych wszystkich intencjach, w tych wszystkich intencjach. Bo jeśli jubileusz buntu Lutra dla nas, że tak to wspólnie, katolików, jakąś też ma być lekcją do odrobienia, to pewnie właśnie taką bardzo prostą, że jakkolwiek źle by się działo, my mamy nie popadać w błędy Lutra. Prawda? Mamy nie popadać w błędy Lutra. To znaczy postrzegając, bo broń Boże nie zachęcam nikogo do zamykania oczu i nie zachęcam nikogo do tego, żeby się łudzić w jakiejkolwiek sprawie. Więc nie zamykając oczu, jednak nie mamy zakładać własnego kościoła przecież na miłość boską, prawda? Będąc bardzo uważnymi słuchaczami naszych pasterzy, arcypasterzy głosu Stolicy Apostolskiej, musimy być bardzo uważnymi słuchaczami, skoro państwo już tu jesteście, to znaczy, że stanowicie tę elitę ludzi zainteresowanych tym, co w ogóle w trawie piszczy i w którym kościele, która bije. I w związku z tym na pewno macie taki obowiązek i odczuwacie tę powinność słuchania, co mówią. No ale nie jest możliwość korygowania błędu. Jeśli nawet byśmy dobrze ten błąd rozpoznawali, co u osób świeckich zawsze trzeba z dużą rezerwą do tego podchodzić, prawda? Świeccy nie są od pouczania swoich pasterzy. Zawsze natomiast mogą pokornie prosić pasterzy, żeby się w jakiejś sprawie opowiedzieli. I to właśnie zrobili profesorowie z panem profesorem De Mattei, którego głos pięknie brzmi w filmie. Pan profesor De Mattei i cały legion innych profesorów, bo to taki był specjalny list, o to chodziło, żeby to była profesura, prawda? Napisali do Stolicy Apostolskiej taki list. Latem ubiegłego roku on został podany do wiadomości publicznej i oni napisali, że jakiekolwiek intencje przyświecają działaniom, których jesteśmy świadkami, proklamacjom, które śledzimy, jakiekolwiek są intencje, bo tych intencji my nie znamy, nie przenikniemy i w ogóle nie jesteśmy od tego, żeby osądzać intencje ludzkie. Człowiek sam własnych intencji czasem
trudno mu dociec właściwie, dlaczego coś tam zrobił. Więc to sobie darujmy. Ale mówią profesorowie i to są w prawie, to mogą osądzić, oni osądzają rezultat. Rezultat. Nie mówią o człowieku, nie mówią o osobach, które aktualnie sprawują najwyższe urzędy, tylko mówią skutki. I skutkiem, mówią, jest zamęt. I to jest fakt. Jest zamęt. No i teraz, skoro jest zamęt, co my możemy zrobić? Informujmy się oczywiście, przekazujmy sobie informacje, ale nie zaniedbajmy zamówić tradycyjnej mszy świętej u najbliższego duszpasterza tradycji katolickiej. Panie redaktorze... Dobry ja nie jestem redaktorem, bo redaktorzy... Panie... Ale to proszę się nie gniewać. Ja tylko skorzystam z okazji, żeby to wyjaśnić, że redaktor przycina cudze filmy i skraca i tam ewentualnie dyktuje, co dopisać. Ja tylko własne. To panie, ja tylko nie redaktorze, panie reżyserze raczej, tak? Panie reżyserzu. Tak. No nie wiem, nie znam po prostu. Bardzo dziękuję i przepraszam, to ja tak wykorzystuję pani wypowiedź, żeby chciałabym się odbić. Chciałabym się dowiedzieć, kiedy pan redaktor przepraszam. Ale proszę się nie przejmować. Proszę się nie przejmować. Kiedy pan mógłby przedstawić, znaczy wyświetlić ten film w obecności naszego papieża? To pierwsze pytanie. I poprosić o, powiedzmy, co zamierza w tym kierunku zmienić, żeby poprawić jakość naszej religii, znaczy tego wszystkiego. Także, znaczy wszystkiego w cudzysłowie. A drugie pytanie, jaki skutek przewiduje pan projekcji tego filmu w ogóle dla wszystkich? Proszę pani, co do kwestii pierwszej, to oczywiście marzy każdy reżyser, żeby wszyscy obejrzeli film, a jeśli to możliwe, to nawet kilka razy. I ten film dorobił się takich fanów, którzy się zaklinają, że widzieli go już nieraz i bardzo mnie to cieszy. Natomiast proszę nie przeceniać roli filmów dokumentalnych. Proszę nie przeceniać roli filmów dokumentalnych, bo gdyby film dokumentalny miał coś załatwiać w życiu, no to by było za łatwo, prawda? Zrobiliśmy wywiad do tego filmu z księdzem kardynałem Millerem, kiedy jeszcze stał na czele Świętej Inkwizycji, bo tak się dawniej pięknie nazywała ta kongregacja doktryny wiary. Teraz się już tak nie nazywa. W ogóle rzeczy zmieniają nazwy. Na przykład w Brukseli polska misja katolicka już nie jest misją. Już rektor misji katolickiej w Brukseli już nie jest rektorem, jest koordynatorem. Więc państwo się cieszcie, że tu w Londynie jeszcze macie misję i że macie księdza rektora, prawda? A nie jakiegoś tam koordynatora. W tej sytuacji film dokumentalny nie może mieć, proszę pani, jakiegoś takiego bezpośredniego oddziaływania, a autorzy filmów dokumentalnych nie mogą sobie uzurpować jakichś szczególnych kompetencji, prawda? Wystarczy, że Ojca Świętego zapytała najpierw czwórka kardynałów, do których potem się przyłączyli inni kardynałowie, a zapytali Ojca Świętego o bardzo proste rzeczy, tak? Zapytali go tak, nie, nie, ale Ojciec Święty, Stolica Apostolska nie raczyła odpowiedzieć na to zapytanie. I to notuje historia. I bądźmy spokojni, że to notuje historia. Napisała profesura wyżej wspomniana list. I to też notuje historia. Tutaj już głos jakiegoś reżysera naprawdę nie dorzuci do tego wiele. A drugie pani pytanie, bo już zapomniałem. Skutek taki, że przyjechałem do Londynu i państwo zaszczycacie mnie swoją obecnością. Taki skutek. Moi drodzy, i tymi brawami właśnie podziękujemy naszemu gościowi, ale